Ja, moi drodzy, witam was pięknie w nowym odcinku. W nowym odcinku Singularity. No, ostatnio, powiem wam, zaopatrzyłem się w gierkę, która nazywa się Agresor. Jakiś indyk. Indyczek, który... całkiem fajny indyczek, coś w stylu Tiny Combat Arena, czy Combat w Air Patrol 2. Coś w tym stylu. Ale całkiem fajna gierka, tylko że oczywiście, no jak to przystało na... gry z wczesnym dostępem. Czekajcie. Jaki wybuch. Yes! Tak cię, gościu, ładnie załatwiłem. Jak to przystało na gierki tego typu, jeszcze nie zdechłeś? Zdychaj. Umrzyj. Niedopracowana, tak, bo to Early Access, więc pełno błędów i tak dalej, nie? No ja osobiście uważam, że w momencie, kiedy dana gra, tak jak to już chyba mówiłem, w momencie, kiedy mamy grę w Early Accessie i dana gra nie, przez, powiedzmy, jakieś 3 miesiące nie jest wydawany żaden update. Przez rok, znaczy może inaczej. Dla mnie osobiście, jeżeli gra jest w Early Accessie, to powiedzmy gdzieś plus minus co 3 miesiące powinien być update, który coś tam zawsze dodaje do tej gry, naprawia błędy, czy cokolwiek, tak? Cokolwiek, żeby było widać, że twórcy coś robią, tak? W momencie, jeżeli gra nie dostaje przez rok czasu żadnych update'ów, coś takiego powinno być usuwane ze Steama, a pieniądze powinny zostać mimo wszystko zwrócone ludziom, tak? Którzy zapłacili za coś, co tak naprawdę okazało się kłamstwem, ponieważ jeżeli przez rok czasu ktoś sobie robi jaja i przez rok czasu nie daje żadnych update'ów, no to mamy do czynienia... z bardzo niefajną sytuacją. W moim osobistym mniemaniu zgównianą sytuację. I coś w tym stylu nie powinno mieć w ogóle miejsca. Nie powinno być żadnej tolerancji dla sytuacji, w której gracz kupuje grę i nie dostaje, kurwa, skończonego produktu w ciągu, powiedzmy, maksymalnie 2 lat. Bo tak powinno być. Od momentu, jak pojawia się Early Access, gra w Early Accessie, firma powinna mieć 2 lata także na to, żeby skończyć grę i wydać ją w wersji pełnej. Maksymalnie 2 lata. W momencie, kiedy, kurwa, przekraczają ten termin, gra zostaje usunięta ze Steama i pieniądze zostają zwrócone... pieniądze zostają zwrócone graczom, natomiast... którzy w tą grę się zaopatrzyli, którzy ją kupili, natomiast firma zostaje pociągnięta, kurwa, do odpowiedzialności. Ponieważ takie coś nie powinno mieć miejsca. Jeżeli robisz grę i to powinieneś, mimo wszystko, jeżeli tworzy się grę, to powinno się mimo wszystko angażować jak najwięcej siły w to, żeby ją ukończyć, tak? Powinny być wydawane update'a, nie sytuacje tak jak z Combat Air Patrol 2, gdzie kupujesz sobie gierkę i dowiadujesz się, że ostatni update był na początku kwietnia 2021 roku, rozumiesz? Co to jest? Co to w ogóle ma być, nie?
śmieszne, kurwa, naprawdę. No ale niestety, no, witaj w świecie... Witaj w świecie, kurwa, early accessów. Ale mi pomimo wszystko, muszę przyznać, że... Powiem wam, że nie wiem, co tu, kurwa, mam zrobić, szczerze mówiąc. Tu nacisnąłem coś. Chyba, że tam się coś otworzyło. Może o to chodzi, nie wiem, kurwa. A, dobrze. No, nie wiem, moi drodzy, według mnie po prostu takie coś nie powinno mieć miejsca, że wychodzą jakieś early accessy i przez ileś lat, kurwa, robi się grę. Update'a czasną raz na rok albo raz na dwa lata i praktycznie nie wiesz, co się dzieje z tą grą, a wydajesz na nią, kurwa, powiedzmy 20, 25 czy 30 dolarów. To takie coś jest nie do pojęcia dla mnie, kurwa. To jest skurwysyństwo. Nie to, że... nie wiem, kurwa, CD Projekt Red wydał Cyberpunka, który, nie wiem, ma jakieś glitche. W moim osobistym mniemaniu to nie jest żadne skurwysyństwo, po prostu, jeżeli robi się tak dużą grę, no to błędy są i błędy będą, kurwa. I mimo wszystko Cyberpunka nawet na, kurwa, nawet w wersji oryginalnej dało się grę od początku do końca skończyć, w wersji 1 nawet 0. Ogólnie grę, nie licząc sidequestów, idzie skończyć, tak? Samą kampanię. Co? Samą kampanię idzie ukończyć. Nie wiem jak z sidequestami, nie wiem czy dałbym radę na zwykłym patchu, znaczy nawet na oryginalnej wersji 1.0, czy dałbym radę Cyberpunka na Cyberpunku przejść wszystkie misje poboczne, nigdy tego nie próbowałem. Aczkolwiek na pewno gra działałaby, w szczególności wersji na PC, działałaby dosyć wolno. Mimo wszystko patch, w szczególności patch 1.1 poprawił płynność animacji, chociaż nie jakoś super mega zajebiście. Nie była to jaka... Nie zrobiło to super jakiejś zajebistej różnicy, no ale pamiętajmy o tym, że Cyberpunk to jest gra ogólnie wymagająca, co widać na ekranie, jak się w niego gra, ale... Wiecie, o czym mówię, no nie można napierdalać po na CD Projekt Red, że o, bo co, jakieś robaczki są, albo glitche, kurwa, w gierce i nagle wszyscy dostają ścisko dupy, a wychodzi gierka, na którą wydaje, powiedzmy, połowę tej kwoty, kurwa, którą wydałem na Cyberpunka i okazuje się, że tak, nie ma, kurwa, kampanii, nie ma iluś trybów gry, które powinny być, bo piszą, kurwa, w plusach, tak jak jest na przykład z Combat Air Patrol, piszą w plusach gry. Normalnie w plusach gry piszą, że jest kampania, nie? A kurwa, kampanii tam żadnej nie ma. Rozumiecie, nie? Do tego macie jeden samolot, z którym możecie walczyć, czyli MiG-21 i chuj, nie? Kurwa. No taka troszeczkę pojebana sprawa z tym. No ale tak to jest, takie się zrobiły czasy takich radykalnych, kurwa, radykalności, tak? Ekstremów, o. Albo z jednej strony mamy firmy, które jebią gry i się niczym nie przejmują, robią duże, jak to się mówi, duże tytuły, ważne tytuły. I mają w chuju, tak. Natomiast z drugiej strony jakieś, kurwa, firmy, które teoretycznie zależy im. Zależy im niby, nie? Na tym, ale... Czemu nie mnie się o to wiecie, o czym mówię, nie? Po prostu, kurwa, no... Wkurwiają mnie takie rzeczy, nie? Nie lubię czegoś... A, tak można ich było załatwić. A ja o tym całkiem zapomniałem. A, kurwa. No jednak fajnie jest, jak gra czasami coś podpowie i na przykład pojawiłby się wykrzyknik i...
na przykład taki napis, pamiętaj, że możesz użyć urządzeń elektrycznych, nie? No bo ja kurwa tego w ogóle nie zauważyłem, ja tutaj stałem i skąd mam wiedzieć, że, tu, że mam to kurwa nacisnąć, skoro nie widzę tego w ogóle, no jak wchodzę tak tutaj, to skąd mam kurwa wiedzieć, no widzę postacie, to do nich strzelam, dopiero później się kapnąłem, że tu jest prąd, no zajebiście kurwa. Uwielbiam takie coś. No niestety to są takie bardzo mało znaczące, ale jednak mankamenty tej gry. Widać, że niektóre rzeczy były nieco nieprzemyślane. Mam nadzieję, że zdołam znaleźć trochę amunicji, kurwa. Spoko, gościu. Ale tu jest fajny klimat w tych kanałach. Muszę im przyznać, że to zajebiście zrobi. Tak, możesz. No i tak to mniej więcej wygląda, nie? Tak to mniej więcej wygląda z tym. Z tymi early accessami, ale tak czy owak, no agresor właśnie, bo o tym zacząłem mówić. Tylko się niepotrzebnie skupiłem na temacie. Early accessów. Agresor, fajna gierka. Fajnie, bardzo podoba mi się sposób, w jaki zrobili tą imitację wektorowej grafiki. A ogólnie rzecz biorąc, graficzka całkiem ładna, jak na grę tego typu konwencji, tak? Tylko że tak jak mówię, no kampania jest zjebana, ponieważ niby są dwie kampanie, ale ta kampania tak naprawdę nie jesteście w stanie sobie w nie zagrać, bo co się dzieje? Co się dzieje, moi drodzy? Kurwa, mnie to wkurwiają, to nie chce mi się schylać. Kampania jest zjebana. Co to znaczy, że jest zjebana? To chodzi tutaj głównie o to, iż w momencie, jak zaczynacie kampanię amerykańską, to coś zaczyna się dziać dziwnego z samolotami. Nagle zaczyna przeskakiwać widok po wszystkich maszynach i kurwa, nagle wasz samolot się rozbija, tak? Natomiast jak zaczniecie kampanię u ruskich, znaczy u Związek Radziecki, to tu jest w ogóle jeszcze też zabawna sprawa, bo niby udaje się wam zestrzelić, tam są takie dwa samoloty, które trzeba zestrzelić w tym. Find the train and get to the docks. You're running out of time. I'm making my way to the rail. The three of them.
jak kończycie tą misję po stronie Związku Radzieckiego, to nagle nie można wyjść, kurwa, do menu. Trzeba nacisnąć Alt F4, żeby w ogóle wyjść z gry. I to też, kurwa, chuja daje, bo tak naprawdę nie jesteście w stanie już dalej kontynuować tej kampanii, bo ciągle wam wczytuje tą samą misję. Bo jak naciskacie Escape i pojawia się menu i powinna być możliwość wyjścia do menu, to te napisy tak się na siebie nakładają, że gracz nie jest w stanie nic zrobić. Nie jest w stanie. Klikacie po tym, kurwa, i nie jesteście w stanie wyjść do gry. Z powrotem do menu, więc no, to trochę chujowa sprawa z tym. Więc tak naprawdę kupujecie gierkę za 15 funtów, której kampanii nie rozegracie, tak? Podejrzewam, że specjalnie jest to tak zrobione, żeby, kurwa, widocznie, kurwa, w ogóle tam nawet kampanii nie ma. Coś tak czuję, tylko... No niestety są gierki, które są bardzo spieprzone i niedopracowane. Nie wiem, co mam tu teraz... Są gry, które naprawdę są spieprzone i niedopracowane według mnie za coś takiego. A, teraz. Teraz przynajmniej. No cóż, nauczyłem się na błędach, nie? Mogłem sobie... użyć pierdołka. Twice quickly to turn a soldier into a revert. Oh. No cóż, ale muszę przyznać, że i tak jest opcja odblokowywania tych maszyn w agresorze. Aha! To takie triki. Proszę pana. Nieźle. Dobrze. To dobrze. Dobre rzeczy. Te głosy tych żołnierzy trochę mi się kojarzą z ruskimi odgłosami żołnierzy z pierwszego Soldier of Fortune. Pamiętacie, była taka śnieżna mapa? Dobre to było. Oj, miałem dwa razy to wcisnąć, ale mi nie wyszło. Shit. Leżeć. Nie wyszło coś.
dostałeś. Aha. Yeah. Sorry, man. Sorry, gościu. Ale zerwowania. Myślałem właśnie też o tym, żeby się zaopatrzyć w tą Dune Spice Wars, ale nie wiem co to za rodzaj gry. Wiem, że robili ją goście od innej gry, która nazywa się Nordgard. Też w tą grę nie grałem, więc nie wiem za bardzo co o tym sądzić. Podobno Nordgard to jest coś w stylu Settlersów. Nie wiem, co to za gierka. Podobno też nie jest jakaś trudna. Przecież tak mówią, że jak na strategię, nie wiem, jakiś tam gość mówił, że na najniższym poziomie trudności, że jest całkiem... Bo znaczy jest nawet za prosto, mówił, ale co ci ludzie rozumieją przez za prosto, to ja nie wiem. Uuu, jakie. Wow, jakie. Trochę jak cyberpunka wygląda. Jak Traumatim. Może to był Traumatim? Traumatim był zajebisty. Nigdy nie zapomnę, jak chodziłem naokoło tych gości z Traumatim i sobie patrzyłem, jak oni ten, jak te wyglądają, te wszystkie. Te ich mundury i kaski i tak, hełmy, to cały ubiór, paseczki jakieś różne, jakieś klamry, kurwa, naprawdę mega. Autokanon. O, o, very nice. Takie coś lubimy. Takie bronie my lubimy. Trochę mi to przypomina to z Turoka obrotówkę. Dobrze, że przynajmniej tą broń można normalnie podnieść i nosić. Jedno co mi się nie podoba na Singularity też, to jest fakt, że trzeba jak na Bioshocku decydować się co podnieść, jaką broń. Ja mnie to tak wkurwia. Po prostu nie lubię takich debilnych decyzji i wyborów. To jest właśnie to, nad czym zajebistą przewagę miał Dishonored nad Bioshockami, kurwa. Mega przewaga. Nie tylko w samej konstrukcji gry, ale sam fakt tego, że gracz może sobie przenosić każdą broń, jaką chce i nikt mu, kurwa, nie mówi ile. A nie na zasadzie, o, jak chcesz mieć tą broń, to już musisz podnieść tamtą, albo zrzucić tamtą broń, bo kurwa, coś tam. Bez sensu trochę. Taki sztuczny realizm, nie? W gierce, która kurwa w ogóle jest całkowicie fantastyczna i nie ma nic wspólnego z realizmem. Ale muszą zrobić realizm, nie? Jeżeli by kurwa. Jakby nie zapodali. Sometimes gain double from. Okej. Może być. W sumie to tutaj ten. Można sobie dłużej pływać. Może się to jeszcze później przydać.
Zobaczmy, co mogę zrobić, jakiego upgrade'a mogę zrobić po upgrade'ówce. Damage i clip. O, teraz będzie lepiej. Teraz będzie lepiej. Tak. Ui. Okej, Katrin, idziemy. Idziemy czy nie idziemy? I don't know. Nie wiem, o co chodzi. Może mam tu nacisnąć na coś. A, tędy, tak, no tak, zapomniałem. I forget! To nie jest zabawne. Pełno amunicji do snajperki. Why? What you gonna do, man? Podnieś snajperkę. Yes. Yes, bro. Kolejny strzał. Kolejna przeróbka. Frajera. Oj, stworki przyszły. Cholera jasna. Jeszcze inaczej załatwię koleś. Podejdź tylko bliżej. Chyba zdech. Yeah. O. Fajnie żeście to zrobili, goście. Zdarza się, moi drodzy, że się nie stanie obok beczki. Czasami tak bywa. Czasami staje się obok beczki. Daj mi ten pedalski pancerz. Walcz jak mężczyzna. Chyba, że jesteś kobietą. Jak kobiet? No, nie wiem. Jak kobiet? Monika się pyta, jak, a jak walczą kobiety? Nie, kobiety mają swoje style walki, nie. Mężczyźni mają swoje style walki. O to chodzi. Wiesz, kobiety walczą po swojemu, nie? One walczą, one drapią. Miau! Miau, jak koty. Kobiety z Instagrama drapią. Yeah! Wach, czekałem na to. Mężczyźni, którzy się nie specjalizują w tym, też nie są niestety. Konie, koleś. Unika tego raczej, no nie? Koleś, zginiesz. Mięso.
Ale to ja tylko sobie żartuję, wiesz, to tak nie musisz tak poważnie brać. Ale ja nie mówię, ja tylko mówię, że po prostu tak się mówi, nie? Ale rozwalone. Właśnie. Po prostu tak się mówi, walczę jak mężczyzna. Dobra, gościu. Zginąłeś. Ale mam jeszcze dużo amunicji do tej obrotówki. A wiecie, co to dla was znaczy? Jesteście kotletami. Przerobiłem was na kotleciki. Na mielunki. Gin. O Boże. Przerobieni? Przerobieni, fajnie. Podoba mi się to, jak się przerabia. Gości. Dobra, kolejni. Wyjdźcie. Który pierwszy? Który pierwszy? Który pierwszy zagości? Przywita się z moją obrotówką. Winner! Powinienem pracować w kurwa rzeźni. A shit, ten był jakiś Chińczyk. Ale nic mu to nie dało. Nic mu nie dało to, że jest Chińczykiem. Gdzie jest moja broń? Że jakbyś mi wykopał broń, to bym cię znalazł i zabił drugi raz. Nice. Over here. Over here. Yes, bro. Kurwa. Przerobiony. Facet, poddałeś się? Nie wiem, czy też krzyczałeś, że się poddałeś, bo ty celowałeś ze snajperki. Myślałem, że się poddałeś. Nawet myślałem przez chwilę, żeby cię oszczędzić, tylko rozumiesz, ta broń jak się rozkręca, to już kurwa nie ma bata. Nie wiem, gościu, jak nie wiem, kto cię uczył walczyć, ale chyba nie Chuck Norris. Matka go nie pozna. Nawet Bóg cię nie pozna. Sukin syn. Ło, ale mnie przerobił. Teraz ja zostałem kotlecikiem. Teraz ja zostałem krówką. Buuu. Nieźle, nie? No, bo nie było. Jo, ale podbieg zasłonił cię swoim ciałem. Teraz się wam nie dałem wycyckać, widzicie? Kurwa, Witch Ivan się uczy na błędach. Oni nie. Dobra. Jechać z tym. Trochę muzyczka jak na jakimś Terminatorze, kurwa. Oho, ammunition. Ręko, over here! Wszelki wypadek. Rozkręcę moje cudo. Shit!
Oh shit. Sorry, Kolo, ale... Poryju, panowie. A ty mi tutaj oddaj to działko, bo to nie twoje. Oddaj, pra. Co żeś chciał zrobić? Co chciałeś zrobić, synu? Do not trust the girl. Nie ufaj dziewczynie. Co ty, ty kurwa robisz? Jakieś uniki czy coś? Zachowujesz się, jakbyś skończył szkołę wojskową. Yeah! Goście, wygraliście bilet do rzeźni. Tego rozerwało, rozszarpało. Ja nie zamierzam ci ten pomagać. Nie pomagę ci. Mówili, do not trust the girl. No to, a chyba muszę i tak, i tak. Bo tylko ona może nacisnąć na ten guzik, bo ja nie umiem, kurwa. Tylko ona umie pójść i nacisnąć na guzik. Ręko nie jest taki mądry. Ręko nie ma ręki. Ja jeszcze zwłoki. Ja mi to krzesło uderzyła. Myślałem, że w zwłokę. Patrzcie, się nie mówiłem, kurwa, tylko ona umiała nacisnąć na zielony guzik. Fix the engine. Która jest godzina w ogóle? Ok. No ale ludzie, bywajcie.